Partnerem technicznym Wroncastu jest Nikon. Cześć, ja nazywam się Andrzej Wrona, a to jest Wroncast. Pierwsze koty za płoty, pierwsze montaże audio i wideo. Pierwsze wideo, aż się zaczęło, które trwały trochę dłużej niż powinny, bo jednak wciąż się uczę i niektóre rzeczy sobie pierwszy raz robię. Jeszcze powiedz Państwu, że były zajawkami tak naprawdę, 40-minutowymi, więc jak to dostaniecie naprawdę pełnometrażowy materiał. Nie będę pokazywał palcami, ale niektórzy nie dotrwali do 6 minuty nawet tego programu. Ważne, że program wisi, że jest, że oglądacie, że komentujecie, także dzięki. I co? Dzięki za wszystkie sugestie co do poprzedniego programu. Mikrofony dzisiaj będą lepiej działały. Zdecydowanie będzie nas głośniej słychać. Zaczynamy odcinek numer 2. Intro. Pora na formaty numer 3 i 4. Współprowadzącym pierwszego z nich będzie znany z wielu rzeczy, ale na YouTubie najbardziej ze swojego kanału Karoseria Łukasz Bąk. Cześć Łukasz, oklaski. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Do której kamery mam mówić, bo tu się obstawiłeś. My w Karoserii nie mamy tylu kamera, jeździmy samochodami, filmujemy auta. Przecież ty na GoPro tylko nagrywasz jednym telefonem. A tu są poważne kamery. No. Oraz również znany z wielu rzeczy, ale chyba najbardziej ze współtworzenia ze mną 2 lata temu w niuansie programu 3. Siatkarskiego formatu 3 sety z Wroną. Paweł Pyziak. Cześć Pyza. Dzień dobry. Cześć, dobry wieczór. No to panowie, to czwarty jako ostatni. 3 sety po raz drugi. Jest też Kuba Kowalczyk, który pomaga realizować wszystkie nasze formaty i tym razem dorobił się swojego mikrofonu i czasem coś dorzuci do nas. Zofu, cześć Kropas. Brawo Kuba. Dzień dobry wszystkim. Bardzo się cieszę, że mam prawo głosu w tak zacnym towarzystwie. Panowie, miło mi was gościć. Zanim będziecie się tu panoszyć i współgospodarzyć ze mną, to na razie was goszczę. Jak wam się podoba studio? Wygodnie się siedzi? Nie. No właśnie chciałem się ciebie zapytać, jak fotele, Łukasz, czy do jakiegoś kubełkowego, sportowego fotela byś to przyrównał? Okay. Od razu może powiedz, jaką firmę mamy wymienić, która wyprodukowała te fotele? Żadną. Nie mamy takich budżetów, ale jak załatwisz jakieś fotele prosto, wiesz, rodem z któregoś samochodu, z Recaro na przykład to chętnie, podmienimy. Kubełkowe. Z masażami najlepiej, bo ja już jestem w tym wieku. Czyli co, bardziej jakiś maluch, Porsche, nie? Wiesz, że to jest ciekawy temat, te fotele samochodowe, bo to nie jest tak, że wszystkie firmy robią na taką posturę jak ja i ty przede wszystkim, takich dwumetrowych kolesi. No, kiedyś zrobimy z tym stary o tym odcinek, naprawdę. Takie no 40 minut opowiastki o fotelach. Ja myślę, że taki temat samochody dla wysokich to może być temat na cały odcinek, bo ja w paru siedziałem takich, które myślałem, że są moim marzeniem, a wiem, że ciężko mi będzie, jeżeli ich jakoś nie zrobię na wymiar, a to chyba są dużo większe pieniądze. Dlatego najlepszy jest kabriolet, no. Najlepszy, ale ja nie mówię nawet o głowie, wiesz, nawet chodzi też czasami o to, czy można kręcić kierownicą między kolanami. To można kręcić kolanami, no nie jechałeś tak nigdy, jak w jednym ręku trzymałeś telefon, a w drugim hot doga? On nigdy nie trzyma telefonu w ręku, przecież zawsze jest gdzieś. A nie wiadomo nigdy, który policjant... On ma 2 hot dogi od razu. Nigdy nie wiadomo, który policjant to ogląda, więc na potrzeby tego powiem, że nigdy tak nie jechałem. I też nasz trener od przygotowania może to oglądać, więc nigdy nie jadłem hot doga. Pyza, masz porównanie ze studiem Nuance, gdzie lepiej tutaj w Nuance? No jakoś po domowemu tutaj. Nie będę porównywał, jest inaczej. Myślę, że będzie lepiej. Poproś Zosię, żeby nam jajeczniczkę zrobiła na kolację. Wszystko chyba działa. Domowe warunki. Nie będziemy mieć opóźnień żadnych. Audycje będą na czas. Tak, my ustalamy kiedy i co nagrywamy. Z tobą Pyza już prowadziłem, ale czy ty, Łukasz, już kiedyś prowadziłeś albo współprowadziłeś jakiś format podcastowy? Ja prowadziłem samochód, ty siedziałeś obok. Pamiętasz, już mieliśmy taki epizod w swoim życiu i to było jedyne, co razem prowadziliśmy. Tak, ale słuchaj ze zrozumieniem, czy prowadziłeś kiedyś swój program radiowy albo podcastowy? Nie, ale występowałem w radiu, nie będę wymieniał nazwy, ale z Wiktorem Legowiczem w programie ekonomicznym i to była moja przygoda radiowa, taka najdłuższa, a przynajmniej powtarzalna, bo co tydzień tam bywałem. No i parę tam epizodycznych w innych stacjach radiowych występów. A taki format jest lubiany przez ciebie? W sensie wolisz słuchać, czy wolisz oglądać? Wiadomo, że jak jedziesz samochodem... Gadać. Andrzej, ja lubię każdy format, który przynosi pieniądze, naprawdę. Obyś ten polubił, tak powiem.
Pyza, ty od czasów naszej przygody z radiem... Też lubię pieniądze i no format. I my się z Pyzą dogadamy. Straszne zdanie. Andrzej, możliwe, nie. Że w kolejnym odcinku nie będziesz już potrzebny. Pytania. Straszne zdanie będą mieli o nas nasi słuchacze i oglądający. Nie. Chciałem powiedzieć, że miałeś okazję też spróbować innego formatu i byłeś korespondentem Interi Sport w czasie Mistrzostw Świata w siatkówce w zeszłym roku, w zeszłe wakacje. Zeszłe, tak. Cięższy, lżejszy kawałek chleba niż radio? Inny. Dużo się działo na bieżąco, dużo zamieszania. Do naszych audycji radiowych można się przygotować, wiemy o czym mówimy, a czasami na żywo jak coś robimy, to dużo rzeczy wychodzi niespodziewanych. Ale bardzo fajna historia wyszła, bo no, topowi siatkarze, rozmowy na luzie, bez żadnej spinki. I też no, było o czym gadać. Dobrze, że nasi doszli do ostatniego meczu, niestety przegrali. Oglądałeś, Łukasz? Finał Mistrzostw Świata, siatkówka 6-6. Ta piłka, co ją się odbija nad siatką, leci czasami. Dobra, stronę, nie ściemniaj, tak? byłeś kiedyś na meczu. Ale to akurat, to jest jeden z moich ulubionych sportów, więc akurat widzem jestem wiernym. Wiesz, wracając, no to bardzo fajna przygoda i zobaczymy, co dalej wyniknie, bo tych imprez sportowych jest sporo, a oglądalność była wysoka. A nie chciałeś kontynuować pracy w ten sposób? Na razie jest cisza w siatkówce, bo liga jest obstawiona przez inną redakcję, aczkolwiek rodzinę, Interi Sport. Zobaczymy, co wyjdzie. To nie jest temat zamknięty, bo jak powiedziałem, wyniki były bardzo dobre, także ja jestem otwarty na propozycje. Na razie się skupiamy tutaj, na tym studio. Dokładnie, dlatego jesteś tutaj we Wronkaście. My będziemy robić format i wideo, i audio. Ty, Łukasz, słuchasz jakichś podcastów tak na co dzień? Ja słucham tylko muzyki. Bardzo dużo, ale podcastów nie słucham. Nudzą mnie strasznie. Ten będzie prawdopodobnie pierwszym interesującym, którym będę słuchał. Oby. Pyza, a ty masz tak, że oglądając mecz siatkówki na przykład wyciszasz sobie komentatorów i puszczasz jakiś podcast albo jakiś kanał na YouTubie? Na dzień dobry powiem wszystkim naszym oglądającym, słuchającym, że będę tą osobą, która mówi prawdę. W przeciwieństwie do nas, do mnie i do Wronka. Nie, często się zdarza, że w telewizji bądź w innych podcastach nie słyszy się całej prawdy, także z ręką na sercu tak wyciszam. A ja potem tę prawdę będę musiał wyciszać, jak będę montował. Możliwe, nie to Kropas będzie monterem i będzie wyciszał, będzie miał dużo roboty może przy mnie. Będę się starał oczywiście nie kłuć w oczy i w uszy, ale tak, czasami wyciszam słuchając naszych komentatorów i to jest powszechna opinia, że niektórzy nie dają rady. Nie wszystkich. Uf. Jest kilku asów takich, których no czasami lubią popłynąć, a przy naszym sporcie fajnie jakby się komentatorzy sportowi w ogóle koncentrowali na sporcie, a nie na różnych innych historiach dookoła, czasami niezwiązanych z tym, bądź czasami można inne ciekawsze historie przytaczać, a nie jakieś tam swoje. No i co, masz na myśli na przykład, nie wiem, prywatne życie zawodników? Nie, tego nie ma. Akurat nasi zawodnicy bardzo dobrze chronią swoje życie prywatne. Tego w ogóle nie ma. Na Instagramie. Szczególnie. Wiesz co, nie, jest różnych takich do powiedzeń czasami niezwiązanych z siatkówką, które są zbędne. Jakby. Wiesz, no to ciężko czasami gadać przez 2,5 godziny tylko o tym, co się dzieje. Odbił piłkę. Na przykład byli bardzo dobrzy komentatorzy tenisa, którzy w trakcie akcji nic nie mówili, tylko dawali kibicowi cieszyć się tą akcją i oglądać, a po akcji komentowali, co się wydarzyło, gdzie był błąd i tak dalej, błąd ustawienia jakiegoś tam. Ale to chyba każdy tenis jest specyficzny akurat. Tak, rzeczywiście, jak oglądasz ten tenis i widzisz tą piłkę dwóch zawodników, to okej, ale siatkówka jest tak dynamiczna i tam tak dużo się zmienia. Ale nie możesz wszystkiego powiedzieć, bo to jest nagle słowotok się dzieje i nie możesz też komentując siatkówki mówić, co by było lepsze, gdyby, bo po akcji każdy jest mądry, tak? No lepiej jakby wystawił na lewe, bo tam nie było bloku. A szczególnie, że mówi to ktoś, kto z siatkówką nie, komentatorzy mają dużo do czynienia, tylko mieli na przykład 30 lat temu, 40 lat temu, a ta siatkówka się zmieniła. I to nie jest tak, że kibic, który ogląda, my tutaj z Andrzejem, z Kropasem i z naszymi gośćmi, to są profesjonalni sportowcy i oni znają skróty, oni znają całą terminologię. Kibic, który ogląda, niekoniecznie to zna. Komentator, który jest związany z siatkówką, może czasami za dużo tej terminologii używa. Są różne takie małe detale. Ale też wydaje mi się, że nie mogą jakby co mecz mówić tak, jakby mówili do kogoś, kto ogląda pierwszy raz, no bo to już ci, którzy oglądają oczywiście po raz kolejny, też dokładnie by się znudzili. Dokładnie, akurat, gdzie ja rzeczywiście jestem fanem tej siatkówki, oglądałem sporo meczy na mistrzostwach, no to powiem ci, że nie zgodziłbym się z twoją teorią. A wiesz, powiem co, to jest tak piąta strefa? Nie jestem, wiesz, gdzie jest piąta strefa?
No właśnie. Nie musi wiedzieć tego, żeby cieszyć się oglądaniem siatkówki, tak mi się wydaje. No ale często nasi komentarze na przykład w strefach mówią, fajnie, okej, są programy, które to wyjaśniają i ja mam nadzieję, że nasi kibice są bardzo mocno wyedukowani. Tak, nie trzeba wiedzieć, czym jest wał korbowy, żeby cieszyć się jazdą samochodem. Odpowiadając na pytanie, zdarza mi się wyciszyć. A komentatorzy sportów motorowych, jak byś ocenił? Nie oglądam sportów. Nie oglądasz w ogóle. Interesujesz się motoryzacją? Tak, tak bardzo. Na przykład w tym roku po raz pierwszy byłem na Dakarze i to jest jedyny sport motorowy, który szanuję i cenię. Byłem na Formule 1, nie podoba mi się, strasznie głośno. Nie. Zapomniałeś? Jesz tylko wiesz, nią, i tyle. I tyle widzisz, nie? W telewizji możesz obejrzeć każde okrążenie, każdy zakręt. To samo na rajdach. Pojechałem kiedyś na rajd WRC, nie? No stajesz przy jednej hopce i widzisz, no skoczył jeden. O, super, skoczył drugi. No zajebiście, skoczył trzeci i masz już dosyć, a jeszcze zostało 40 do skoku, a ty nie możesz się nigdzie przenieść, bo najpierw musisz zapierdzielać 15 km przez pole, bo najpierw 15 km wszedłeś na ten zakręt, potem 15 km do parkingu musisz wracać, przerzucić się na drugi OS, no to jest już, wiesz, 18, oni dawno wszyscy w bazie. A jak było na Dakarze, też byłeś w jednym miejscu, czy właśnie cały czas się przemieszczałeś za zawodnikami? Na Dakarze miałem akurat tę przyjemność, że faktycznie pojechałem w kilka miejsc, bo tam możesz przecinać akurat, szybciej dojeżdżasz takimi nie wydmami, tylko drogami, powiedzmy, z ubitego piachu, dojeżdżasz sobie na jeden OS, oglądasz go, przerzucasz się na następny, dojeżdżasz do mety przed zawodnikami, na mecie, gdzie masz tą metę lotną, no to widzisz po prostu, jak oni tam pełnym gazem, po prostu pełną bombą, żeby urwać ostatnie sekundy. Piękne jest na Dakarze to, że wchodzisz wieczorem do obozu, widzisz, jak oni przygotowują te samochody, nie jak sami na przykład ci motocykliści własnymi ręcami je naprawiają, żeby oszczędzić na przykład na mechanikach, bo Dakar jest bardzo drogim sportem. Udział w tej imprezie to są naprawdę kolosalne kwoty i to nie mówię o ekipach, nie wiem, Toyoty, Audi czy Mini, które mają budżety liczone w dziesiątkach milionów euro. Wszystkie sporty motorowe są bardzo drogie. Tylko mówię sportem. O pasjonatach, którzy przyjeżdżają na ten Dakar własnym motocyklem, sami go serwisują, sami nim jadą, ale jeszcze muszą zapłacić wpisowe w okolicach 100 tysięcy euro. Nie? To jaką pasję trzeba mieć, kurczę, w sobie, żeby tak pojechać na taki Dakar, samemu za to zapłacić, a potem się jeszcze męczyć w tym piachu, w tym błocie, jak spadnie deszcz, spać pod namiotem, kiedy przy gruncie są 3 stopnie na plusie, a tutaj masz przy prawym uchu agregat prądotwórczy jednej ekipy, a przy lewym drugi agregat prądotwórczy, nie? A za plecami ktoś ci spuszcza wodę w toju jeszcze. No więc naprawdę mega przyjemność, tak naprawdę ciężka orka i akurat na Dakarze tego doświadczyłem, a wy od razu autopromocja, możecie sobie na Karoserii obejrzeć odcinek z Dakaru. No dokładnie, siatkówce to, tego brakuje. Ale powiedz mi, czy dużo takich osób z zewnątrz jest spuszczonych na Dakarze, żeby sobie właśnie wejść do tego obozu? To jest też droga impreza, bo akredytacje kosztują. Ja miałem tę przyjemność, że mogłem być i w obozie, i tam naprawdę ten obóz jest dosyć szczelny, taki, że nie, że sprawdzają, trzeba mieć odpowiednie wyjściówki, no bo to wiadomo, to są zawodnicy, niektórzy światowej sławy i klasy, tak jak Nasser z ekipy na przykład Toyoty, no i oni już są tam pod, można wręcz powiedzieć, pod jakąś tam ścisłą ochroną, nie? Natomiast na samym rajdzie, jak jesteś, to jest to niesamowite, że na wszystkich sportach motorowych, no to masz, wiesz, ogrodzenia, siatki, trybuny, a tutaj możesz stać ryzykując własne życie, bo przecież giną co roku na przykład operatorzy kamer albo fotografowie, giną na Dakarze, bo na przykład samochód ich potrącił, ale nikt ci nie zabroni stać po prostu, jak on przejeżdża 140 obok ciebie na godzinę w wydmą i ten piach, wiesz, leci do góry, sam mam takie zdjęcia, gdzie mam selfie, a za mną dosłownie 5 metrów jest samochód, który akurat przejeżdża odcinek, buksuje tymi kołami, słychać, wiesz, ryk tego całego silnika, te wszystkie konie, tą etylinę czuć wspaniałą, no fajna przygoda, naprawdę. A widziałeś jakąś taką sytuację podbramkową na tym Dakarze, na którym byłeś? Nic się nie działo takiego niebezpiecznego? Nie drżałeś nie o swoje życie? Nie widziałem, ale słyszałem życie. O takich, bo selfie. Podczas tego Dakaru tegorocznego też zginął między innymi jakiś, właśnie chyba operator, który robił zdjęcia, tak mi się wydaje. Za wydmą się schował tak nieszczęśliwie, że jeden z zawodników go potrącił. Bo wiesz, co jest fajne w tym rajdzie? Tam nie masz takiej ustalonej trasy, którą jedziesz, nie? Tak jak wiesz, masz... Każdy jedzie do mety. Masz tylko, że dokładnie, masz tylko A, B, C, D, E, F, musisz zahaczyć o te punkty, ale tam, jak tam dojedziesz, to wiesz, to możesz nadrabiać 20 km, bo źle skręcisz za lewą wydmą, nie? W lewo, zamiast w prawo na przykład. I tutaj dlatego tak istotny jest pilot w Dakarze, nie? Dlatego oni są tak cenni też na rynku. I to są głównie Francuzi.
To cieszę się w takim razie, że dotarłeś do punktu B, czyli jesteś tutaj z nami cały i zdrowy. Może powiedzmy, dlaczego w ogóle ty? Dlaczego ty jesteś tutaj we Wronkaście? Pamiętasz, jak się poznaliśmy? Bo się znamy i się lubimy. My się widzieliśmy te trzy razy w życiu. Raz na programie, który prowadziłeś, a ja miałem przyjemność być uczestnikiem. Dokładnie. Potem na meczu chyba Karol Kłos się zaprosił na arenę Ursynów, a trzeci raz na parkingu gdzieś przez przypadek. Ale też pod salonem samochodowym, Forda, więc samochodowym. Samochody nam towarzyszą Andrzeju. No. No dobrze, Łukasz, powiedziałem, że jesteś znany z YouTube'a. Czy Karoseria, czyli twój kanał, pochłania 100% twojego czasu zawodowego, czy robisz coś Jeszcze robię Automaniaka w TVN Turbo. Znaczy, ja wiem, ja po prostu chcę, żebyś ludziom opowiedział, żeby się trochę przedstawić, bo nie wszyscy może wiedzą. Poza tym prowadzę trochę imprez motoryzacyjnych, trochę szkoleń, no i tak jakoś toczy się kółkiem to życie po prostu. Ale całe życie, żeby nie było, byłem związany z mediami drukowanymi, między innymi z Newsweekiem, z Wprost, Dziennikiem Gazetą Prawną ostatnio, gdzie byłem może nie tyle dziennikarzem ekonomicznym, ale ta ekonomia mi zawsze gdzieś tam towarzyszyła. I ten epizod taki stricte motoryzacyjny w moim życiu to dopiero ostatnie 3 lata. A teraz ekonomia to jest coś, co cię dalej pasjonuje, czy bardziej jest to narzędzie, które wykorzystujesz przy rozwijaniu? Tak, szczególnie lubię politykę naszego Narodowego Banku Polskiego i ona mnie przede wszystkim fascynuje. I konferencje. Konferencje oglądam naprawdę z lubieżnym wzrokiem, rzekłbym. Ale korzystasz z tej swojej wiedzy ekonomicznej, żeby rozwijać chociażby swój biznes YouTube'owy. Oczywiście, że tak. No, przydaje za darmo się. Nikt z nas tego nie robi. No, tutaj też nie siedzimy dla zwykłej przyjemności. No. Chociaż wszyscy jesteście bardzo przystojni, niestety macie włosy. Tak wyszło. Jeszcze. Jeszcze. A potem wyjdą włosy. A powiedz mi, z czego wynikła nawet ta decyzja o przejściu na swoje? Miałeś jakieś problemy z przełożonymi w poprzednich swoich przygodach nie, z pracą? Nie, nigdy. Nie miałem i mieć nie zamierzam, gdyż dzisiaj sam sobie jestem przełożonym, a tak poważnie to Karoseria nie jest jednoosobowym tworem pod tytułem Łukasz Bąk, tylko ja jestem, można powiedzieć, twarzą tego, natomiast jest nas znacznie więcej, bo staramy się robić... Aż tylu, że nie policzyłeś na szybko. No, powiem ci, zdziwilibyście się. Tak? To jest tak duża, no, duża producent, firma. Producent, który jest moim wspólnikiem, silny, który jest operatorem, Lenar, który jest asystentem i droniarzem i nam wszystko pomaga ogarniać. Dźwiękowiec. Jeszcze mamy Olę, która dba o nasze social media i całą tą otoczkę taką z nimi związaną. Jeszcze tłumaczenia robi na YouTube'a. Urus, który ściąga fanów. Oczywiście. To jest tak naprawdę zaleta psa. To jest tak, jak ty masz Wieśkę, ja mam Urusa. No właśnie. Więc sam dobrze wiesz, że to psy kręcą tym światem. A masz jakieś rady dla początkującego YouTubera? Którym jestem, bo to jest drugi odcinek dopiero. No. No słuchaj, Andrzeju, dojdziemy do wszystkiego powolutku, dobrze? Nie wszystko naraz. Dobrze, masz 147... Wiesz co, mam jedną zasadniczą radę i taką moim zdaniem bardzo ważną. My musimy być sobą. Nie napinać się. Nie napinać tylko się, nie tylko napinaj. Być sobą. Nie napinać się. Musimy odłożyć iPady na półkę, nie pisać sobie pytań do kolegów. Łukasz, jak będziesz współprowadzącym, a nie gościem, to ja w ogóle tego iPada tutaj nie przyniosę, tylko będę słuchał, jak ty słuchawki, wiesz. Ja lubię twój głos słyszeć właśnie w uszach tak lepiej. Nie? Jak znam życie, to pan podsłuchuje, że tam nianie masz podłączoną elektroniczną i czy dziecko nie płacze. Ja sobie słucham muzyki. Ja w ogóle was nie słucham. Masz 147 tysięcy subskrybentów. O, jak sprawdziłeś, ja nawet nie wiem. Sprawdziłem specjalnie. Był jakiś taki jeden filmik, po którym ci wystrzeliło w górę. Mówię tu o subskrybentach. Tak. Czy to tak sobie rosło organicznie? Wiesz co, algorytmy YouTube'a działają w bardzo dziwny, niezrozumiały dla nikogo sposób tak naprawdę. Widzimy to po tym. Początek to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo rzeczywiście cyklicznie co tydzień wrzucaliśmy materiał, ale przyrosty były bardzo niewielkie, po czym faktycznie wskoczył 1, 2, 3 filmy takie, które zassały i widzieliśmy duży pik i subskrybentów i oglądalności, ale na przykład czasami wrzucamy testy samochodów takich masowych, bardzo popularnych, które wydaje nam się, że się świetnie obejrzą, nie? A wynikiem jesteśmy zaskoczeni, bo jest tak sobie, a z drugiej strony mamy samochody zupełnie od czapy, które kupuje, nie wiem, 20-30 osób w skali całej Polski, nie? A oglądają się w setkach tysięcy wyświetleń. Więc to dużo zależy nie tylko od samego materiału, ta oglądalność
i zależy też w dużej mierze od tego, jak wypozycjonuje to sam YouTube. Czyli nie było takiego jednego filmu, który gdzieś tam... Nie, takiego, który by nas dobił do tych 137, to nie. Natomiast był jeden, dwa, trzy filmy po kolei, które były w okolicach po trzecim, czwartym miesiącu naszej działalności, które rzeczywiście ewidentnie widać było po statystykach, że zassały. Druga rzecz, na którą zawsze zwracam uwagę, do samej liczby subskrypcji nie warto przywiązywać wagi. Przywiązywać należy wagę do tego, jaką mają oglądalność odcinki. I to jest najistotniejsze w tym wszystkim. Czyli w sumie tak jak na Instagramie też nie ma co zwracać. Nie to, ilu masz followersów, tylko ile osób widzi twoje posty, jaka jest liczba wyświetleń, interakcji, to jest istotne, nie? Bo to dzisiaj te liczby followersów i subskrybentów są często liczbami pustymi, bo na przykład możesz to zobaczyć, że ktoś ma, nie wiem, sam dobrze wiesz, można 300 sobie tysięcy kupić followersów. Przy czym jak wklikasz, to się okazuje, że większość z nich pochodzi z Indii i z Maroka, nie? No ktoś ma milion followersów, a tysiąc... Bo się interesują. Tak, ktoś ma milion followersów, a 1000 lajków pod zdjęciem na przykład, tak? Pyza, oglądałeś jakiś filmik na karoserii? Oglądałem. Ale specjalnie, żeby się przygotować do tego programu? Z kim ja tu będę siedział, to kliknę. Kliknąłem i już wiem. Ale jesteś z tych, który obejrzał filmik o samochodzie, bo już go kupił i chciał się upewnić, że dobrze zrobił? Bo to jest ciekawa grupa, wiecie? Chciałbym być tą grupą. Przyjechałeś tu Uberem. Przyjechałem tutaj rowerem. Nie no, słuchajcie, będziemy gadali... Rower to była świetna brytyjska marka. Będziemy gadali o samochodach, więc trzeba mówić takie rzeczy. Subaru, fan Subaru siedzi obok ciebie. No co? Tutaj kolega. No bo jeżdżę, no to dlatego jestem fan. No dobra. Panowie, to już ten odcinek możemy uznać za nagrany. Uważaj na statyw, gdzie ty idziesz, człowieku, siadaj. Ale jak mi porzucisz jakiś inny samochód, to może zostanę fanem innego samochodu. Nie, szanuję naprawdę. Subaru uważam, że to bardzo fajna marka. Czy fajna? Była kiedyś. No ja mam stary, wiesz? Jakby fajne, to... To przysunę się bliżej w takim razie. W manualu, nie, żaden CVT, nie, automat i tak dalej. I rozumiem, że z prawilnym napędem na 4 koła. Oczywiście. Doskonale. I czekam, aż śnieg spadnie. Outback, spadł i... Impreza, Forester. Legacy. O, z V6 jeszcze mi powiedz. Zobaczysz, stoi. No to jak, z V6, tą 3-litrową? Nie, zastawił cię, to nie wyjedziesz bez niego. Tak. Także będziesz musiał zobaczyć. O, muszę na niego czekać. Ale na tyle sprawia mi frajdę nawet zimą, że ciężko mi się go pozbyć. No symmetrical drive, mój drogi. No. To jest rzeczywiście nie... No, ale zobacz, nawet ja wiem. Ty to musisz wiedzieć. Wcale nie muszę właśnie. Tak, ale no to taka przygoda. Kropas, oglądałeś jakiś odcinek karoserii? Oglądałem, już wcześniej się przyznałem, że chciałem kupić kiedyś Toyotkę i przejrzałem wszystkie programy. Wyszło na to, że to nie był kupiłem. Nawet niezły pomysł, ale nie kupiłem. No dobrze. Naszemu podcastowi nadałem nazwę Wroncast Moto, ale jak chcesz, to możemy to przemianować na Wroncars na przykład. To też jest kolejna nazwa, którą gdzieś wymyśliłem, albo nie wiem, Wroncast Karoseria. Zobaczymy. Ameryki nie odkryłem, jeśli powiem, że głównym tematem będzie twój konik, czyli motoryzacja, a ja postaram się zadawać te wszystkie pytania, które ktoś, kto interesuje się tak na takim poziomie amatorskim motoryzacją, chciałby zadać, a nie ma okazji, bo... Tylko ja chciałbym, żebyśmy w tym podcaście też nie tylko tak stricte o samochodach rozmawiali, wiesz? No to nie będziemy gadali tylko o samochodach, też będziemy mieli gości, tak, których będziemy tutaj zapraszać. Właścicieli Subaru na przykład. Właścicieli Subaru, tak. Dzisiaj porozmawiać z nimi o doświadczeniach. Dobrze, a masz jakiś pomysł na właśnie tematy oprócz tych samochodów dla wysokich? No kurde, stary, musimy poruszać takie tematy, których nikt w tym kraju nie poruszy. To jest to, co powiedział Paweł. My musimy być rzetelni, prawdziwi, uczciwi i na przykład porozmawiać o tym, dlaczego limit alkoholu w Polsce wynosi tylko 0,2 promila, a nie 0,5, jak w większości cywilizowanych krajów. Byłem w Australii ostatnio. I 0,8 chyba jest. Nie, zmniejszyli. Ale mogę też... przyjść jako gość i porozmawiać, bo miałem rozmowę z Australijczykami o tym, co jest bezpieczniejsze, na przykład więcej wypić i jechać powoli, bo tam się jeździ wolno, jak jest 40, to nikt nie jedzie 45, tylko 40, czy tak jak u nas na trzeźwo, ale na 50 110 lecisz. Ja mam podobne doświadczenia między innymi z Malty, gdzie jest 0,8, a w Australii byłem za czasów, kiedy było jeszcze 0,8. Teraz chyba jest 0,5. Ale fajną rzeczą jest, Paweł mówił, że w Australii było tak, że w święta jest, znaczy, to jest bardziej rygorystycznie. Żeby tak? Nie zabili nas oglądający, ani może ktoś z naszej władzy, żeby tego nie widział, bo tam jest w święta mandaty są razy dwa. I jak masz, nie wiem, Boże Narodzenie, teraz byłem na Boże Narodzenie, wszyscy jadą grzecznie, nikt nie przekroczy, bo jak masz dostać zamiast 10 punktów 20, a limit tam jest powiedzmy 24, no to każdy się boi i przestrzegają przepisów strasznie. I to jest super,
no bo nie ma korków, nie ma wypadków, znaczy nie ma wypadków, które powodują korki. Mhm. I wiesz, że w święta, okej. Czyli rozumiem, to są takie dni, gdzie jest większe natężenie ruchu, tak, w związku z czym jest bardziej rygorystyczne podejście, żeby zadbać o bezpieczeństwo. Dokładnie tak. I powiem ci, jeździłem tam jako pasażer, ale nie widziałem ani jednego wypadku przez okres świąteczny, a trochę tam podróżowaliśmy. Ja przejechałem tam, żeby nie skłamać, 3000 kilometrów z Cairn do Melbourne. Nie, do Brisbane nawet. I... No to jest strasznie nudno się tam jeździć. No, Boże, prosto. Jak tam się... Ale masz znaki nawet, stoją, słuchaj, takie znaki. Otwórz oczy, otwórz sobie okno, żeby się przewietrzyć. I znaki, normalnie znaki takie, pisane, znaki pisane, że musisz jeszcze angielski znać. Czyli tam są takie drogi, jak w Stanach czasami, że jedziesz prosto i przez 4 godziny prosto i nic się nie dzieje. Jest tak, jest. No, tempomat. No i też i jedziesz wolno, to też inaczej jest, wiesz, nie masz tych emocji, co u nas lecisz. 140 i coś się dzieje, czy jeszcze więcej, ale tam jedziesz 110 chyba jest limit, no i rzeczywiście się jedzie te 110. No, ale wracając do tej tematyki, rozumiesz, chodzi o wywołanie jakiejś dyskusji, zaprosić tutaj jakiegoś fachowca, który nam opowie, jak człowiek się zachowuje po 0,2, jak się zachowuje po 0,5, bo moje doświadczenia są takie, jak byłem na przykład na Malcie, że człowiek, jak ma tą niską dawkę alkoholu, on pokornieje za kółkiem, staje się bardziej uważny, jedzie ostrożniej, zatrzymuje się częściej przed pasami, wypuszcza innych z podporządkowanej, bo jest taki, wiesz, usposobiony bardziej przyjaźnie. Jak spojrzysz sobie na wiadomości, które donoszą w Polsce o wypadkach, które spowodowali pijani kierowcy, to nie są ci, którzy wydmuchali 0,2, 0,3, 0,5, tylko od razu 2,5, nie? Albo 1,5. Więc może czas właśnie, żebyśmy tym programem wszczęli taką dyskusję, że może coś należałoby tutaj zmienić. Sportowiec będzie, wiesz, chciał zwiększać limity alkoholu. Oczywiście, ale to jest ciekawe, bardzo ciekawe, bo to, a wiesz, każdy, chodzi... kto inaczej nie, waży, kobieta, oczywiście. Mężczyzna, tak, i to tyle można o tym rzeczywiście rozmawiać, to jest bardzo fajny temat. No. I jakiegoś lekarza popytać, czy właśnie osoby, które są, no nie wiem, policjanta pewnie nie zaprosicie, ale... Dlaczego nie? Znaczy, może tak, coś, wiesz... może tak, ale jest to jest jeden z tematów... Jak przejechał zakonnicę na pasach na przykład i z nami o tym porozmawia, teraz to mają czarną serię mają teraz policjanci, także... Albo poopowiada nam, wiesz, jak obsłużyć granatnik. Czyli od razu komendanta. Boxem. Czyli drugim gościem po właścicielu będzie tu Subaru, prokuratura. Będzie prokuratura i zamknie nam cały ten grajdołek. Czyli co, Pyza, jakie ty, oprócz tego tematu oczywiście alkoholu, jaki ty byś chętnie posłuchał podcast motoryzacyjny? Wiecie, można by, możecie zaprosić, jak dwie osoby się zmieszczą i słynny temat, kto jest lepszym kierowcą, tak? I może dlaczego... Kobieta czy mężczyzna? Tak, kobieta czy mężczyzna, dlaczego w ogóle, skąd to się bierze? Czyja kobieta, ale to musielibyśmy zaprosić i kobietę, mężczyzna. I mężczyznę. Tak, ale też z drugiej strony zawsze u nas właśnie, nie, że kobieta typowo, będzie gorszym kierowcą od mężczyzny. Po co w ogóle też takie porównania? Nie ma to wpływu. Zróbmy to typowo chyba. Po polsku, zaprośmy tutaj dwóch mężczyzn, niech się o tym podyskutują. Moim zdaniem to płeć nie ma na to wpływu, bo ja już jeździłem z kobietami, które świetnie prowadziły i z facetami, z którymi się bałem. Którzy są ostatnimi. Dokładnie. No, tak. Inny temat, dlaczego tak dużo starych Dlaczego tak dużo starych samochodów jest na polskich ulicach i skąd to się wzięło, że my ściągamy te stare graty? Inwestowanie w klasyki. Ja bym o tym pogadał. Ale wiesz, będąc w Australii, w ogóle nie widziałem. No, widziałem kilka starych, ale to rzeczywiście raz na dzień widziało się stary samochód i nawet zacząłem sprawdzać ceny. I mnie zaskoczyło, że BMW i Audi są tańsze w Australii niż w Polsce do kupienia. Niż w Polsce. Co jest w ogóle jakimś dla mnie absurdem. To jest fajne to, o czym powiedział Paweł, bo jest jeszcze jedno zagadnienie z tymi starymi samochodami związane, które koniecznie należałoby poruszyć i o czym moglibyśmy z kimś porozmawiać, z jakimś fajnym fachowcem. To są badania techniczne samochodów w Polsce. To jest po prostu dramat. Policja, wiesz... 90% wypadków to oczywiście nagłaśniane, że przyczyna nadmierna prędkość, bo im jest najłatwiej wziąć nadmierna prędkość. Panie, ale ja jechałem 100 na 120, ale nie dostosował pan prędkości do warunków panujących na drodze. A okazuje się, że facet miał, nie wiem, łyse opony, ostatnio wulkanizator, jakie historie mi opowiadał, słuchajcie, na temat tego, na jakich ludzie kapciach przyjeżdżają, że on zdejmuje opony i mówi, ale ona jest przecięta tu z boku na bieżniku. Trudno, niech pan zakłada. No to pan mi musi papier podpisać, że ja na pana odpowiedzialność ją zakładam, bo ja absolutnie nie powinienem tego robić. Coś się wydarzy na drodze, pęknie opona, oni dojdą, kto jest pana wulkanizatorem, przyjdą do mnie, prokuratura, policja, przesłuchania, on mówi, trudno, to tam montuje pan tą oponę, to i tak auto na sprzedaż.
No to czasem, są hity, a czasem sprzedaż jest takim słowem, że... No, czasem... Więc wiesz, niestety ten stan techniczny samochodów w Polsce, już nie mówię o wieku, abstrahuję od tego, bo widziałem samochody, które są stare, leciwe, sam kupiłem ostatnio taki samochód z 95 roku dla fanu. Mój stoi. Ale jest... Nie, aż taki. Ale są, ale jest, wiesz, w świetnym stanie technicznym, nie? Wszystkie systemy działają, poduszki działają, opony są zawsze świeże, amortyzatory są zrobione i to na tym się często wykrzaczamy my, jako w polscy kierowcy. Oszczędzamy na tych samochodach, wiesz, myjemy z zewnątrz, pucujemy w środku, ale wielu kierowców nadal po prostu nie dba o odpowiedni stan techniczny samochodów. Policja tego nie weryfikuje odpowiednio. Stacje kontroli pojazdów, jak działają, to dobrze wiemy, że czasami tylko mrugnie okiem i jest sprawa załatwiona. Wiem, że próbowano parę uporządkować to, choćby instalując kamery w zakładach, nie? Ale moim zdaniem niewiele to zmieniło. Czasem lepiej jechać szybciej samochodem w dobrym stanie niż wolniej samochodem. Kolejna rzecz. Powinniśmy znieść ograniczenia prędkości na autostradach. A jak byście doszli do tego, że dlaczego polski kierowcy się nadają do tego? Nie, absolutnie nie. Tutaj masz rację, bo właśnie o to chodzi. Niemcy też nie mają na wszystkich autostradach. Oni doskonale wiedzą, na którym odcinku jaki jest ruch, jaka jest nawierzchnia, jak wyglądają zakręty, nie? Już się nie mogę doczekać, nasz program będzie raz w miesiącu, wyrobisz się z tymi swoimi wszystkimi zajęciami dookoła, przyjechać tutaj raz tutaj w miesiącu. Tutaj przyjeżdżać to przyjemność do was, panowie. No. Autostradą. Byleby nas oglądać chcieli, wiesz, to wtedy będzie po co przyjeżdżać. Masz jakiś taki jak limit, przyjedziesz, to ja nie wiem, limit, ale to będę siedział sobie. Limit wyświetleń, że jak nie przekroczymy tego limitu, to potem nie przyjeżdżasz na kolejny program. Ja nie, ale moja żona ma taki limit, wiesz, to zależy, czy będzie mnie puszczała. Trzeba limit żony podnieść. Musisz, do 0,8. Ja i podnoszę, ale głównie na koncie bankowym. Właśnie, musisz żonę przekupić, to chciałem powiedzieć. Dobrze, Pyza, czy ja powinienem znowu opowiadać historię, jak my się poznaliśmy, czy może tylko ty to jakoś szybko w dwóch zdaniach przypomnę. To dzieci oglądają, więc nie wiem, czy powinniście. Nie, Paweł był kierownikiem kadr reprezentacji B, 2009 rok, czyli znamy się lat? Dużo. 14. Kierownik kadry B... Prywatnie przyjaciel od tamtej pory przez duże P, który zjadł zęby na siatkówce, dlatego nasz format, ten drugi format oprócz Wroncastu Moto, będzie formatem siatkarskim i plan jest taki, żeby to był jedyny format, który będzie na żywo, więc duże wyzwanie, szczególnie przed realizatorem, który tam notuje coś w swoim... Zadowolony jest na radę. On jest tak znudzony, że wiersze pisze. Tak, nasz program będzie o siatkówce dla fanów siatkówki, ale nie tylko. Kropa z książkę pisze. Wspomnienia z Wroncastu. Ja po prostu jestem romantykiem. Nie dadzą mi opowiedzieć, a wydaje mi się, że przygotowaliśmy coś naprawdę fajnego. Nazwa tego formatu to będzie Wroncast Zgrupowanie, a zgrupowanie dlatego z wielu powodów, ale między innymi dlatego, że będzie nas tu 8. Co? No, tak. Wyobrażasz sobie, znaczy jest duża... 8 spoconych mężczyzn tutaj w tym pomieszczeniu? Pomysł jest taki, żeby tutaj było 5-6 jakby fizycznie w tym studio, a 2-3 łączyło się z nami online w trakcie programu na żywo. Będą pytania od kibiców na czacie, może jakieś zadania od tych kibiców na czacie. Zebraliśmy... No moim zdaniem śmietankę social mediową, jeżeli chodzi o polską siatkówkę, bo będzie znany też tobie Karol Kłos. Będzie, ja tutaj wszystkich musiałem wynotować, bo jest ich tylu: Tomek Fornal, Norbert Huber, Damian Wojtaszek, Janek Nowakowski, ja, Paweł i Kropas. Także chyba robi wrażenie ta lista, co? Jeżeli chodzi o nazwiska, jeżeli się kojarzy się. No to będzie kurna jedyny odcinek Wroncastu, który obejrzę. Ja wiesz, nie zdziwię się, jak wiesz, będziemy mieć telefony od innych, że a dlaczego nas nie ma na zgrupowaniu, dlaczego nie mieliśmy powołania i że to. Bo to rozrośnie. Koledzy przychodzą, wiesz, to jest, ale... jest koleżeńska impreza. Nie no, mamy jeszcze pewnie się zapytają ludzie, jakie było kryterium doboru. Chciałem dobrać ekipę, która będzie się swobodnie czuła przed tym całym sprzętem, który tutaj będzie, a ci goście już wielokrotnie udowodnili, że dają sobie radę przed kamerami, są śmieszni, błyskotliwi, nie to co nie ja, to co my. Ja, nie to co my. Stary Tetryk. Tak, także taki jest pomysł. Będziemy to robili na żywo, raz w tygodniu. Spróbujemy oczywiście wychodzić od tematów siatkarskich i rozmawiać o tych meczach, które były w ostatnim miesiącu. Może też między ludźmi, którzy tutaj akurat będą w tym studio. To będzie na pewno fajne, żeby pogadać o jakichś tam spięciach pod siatką. Będziemy wybiegać w przyszłości, jakie mecze nas czekają, ale to będzie tylko taka, że tak powiem, pozycja wyjściowa, ale podejrzewam, że z tą ekipą to zatoczymy kręgi przez wszystkie tematy,
możliwe. Motoryzację. Nie boisz się właśnie, Paweł, tego formatu, że to trochę się może wymknąć spod kontroli w pewnym momencie. To jest świetne w takich rzeczach. Nie, właśnie. Nie, wiesz, bo to, co też chciałem powiedzieć wcześniej, czym się różni siatkówka, co opowiadałeś o Dakarze, że idziesz, widzisz Dakar, jak kierowca naprawia swój motor, samochód i tak dalej, żyjesz tym, jesteś blisko. W siatkówce nie ma tego. Nie, nikt nie relacjonuje ci treningów, nikt nie pokazuje ci odpraw. Są chyba przy okazji reprezentacji, jest teraz już tworzone coś, ala łączy nas piłka ale my wybiegniemy ponad to. No to będzie, nie, to będzie zupełnie coś innego, tak? Bo tam z reguły w tych filmikach nagrywanych z treningach i ze zgrupowań jest tak, że w momencie, kiedy odpala się kamera, to jednak siatkarze trochę się zamykają w sobie, jeżeli chodzi o dialogi. Ostrożnie, zamykają się, to jest bardzo droga woda, zamykają się w sobie, jeżeli chodzi o dialogi, a no tutaj mamy tę nadzieję, że po tych 5 pierwszych minutach zapomną o tym, że te kamery tutaj są i będziemy sobie gadali już o wszystkim i że będzie taka luźna atmosfera domówki, nawet można powiedzieć, z udziałem przez internet ludzi z zewnątrz. Myślę, że to bardzo dobry format i jak popłyniemy w inne tematy, to tym lepiej dla osób, które nas oglądają, że poznają chłopaków, wiesz, z innej strony, co jest na pewno ciekawe. Te nazwiska, co wymieniłeś, to naprawdę oni mają w głowach i ułożone i wiemy, że potrafią też odpiąć wrotki i pośmiać się, bo są pozytywnymi bardzo osobami, także to... To na ten odcinek powinniście studio nagraniowe do jadalni przenieść, do dużego stołu, suto zastawiony stół i wtedy to nagrać. Trzeba będzie szeroko okna otworzyć, bo jak tutaj 8 osób wejdzie, to może być... Może no być, ale to byłoby naprawdę ultra ciekawe, ale to dotyczy nie tylko siatkarzy, tylko każdego środowiska. Nawet nie mówię o środowisku sportowców, tylko każdym innym, czy aktorów, czy... Jakbyś zamknął 8 aktorów i 8 aktorek. O, to by taką sztukę odegrali, a jeszcze szczególnie 8 aktorów i 8 aktorek. No, to... Ktoś już to zrobił i nagrał film. To miałbyś podcast wtedy, Cifrona. Już to Niemcy dawno temu wymyślili, nagrywają. U mnie na Wigilii jest trójka aktorów, jeden aktor i dwie aktorki, jest bardzo wesoło, także nie wyobrażam sobie ósemki. No właśnie, mówisz, wszystkie środowiska u kierowców rajdowych jest jakiś taki podobny format. Jest teraz na Netflixie, tak? Od już któryś sezon był. Formuły 1. Ale to jest coś zupełnie innego. Ale czy rajdowcy chętnie udzielają wywiadów takich dłuższych, podcastowych? Ty nie wiem, że się nie interesujesz, nigdy nie rozmawiałeś. Znam paru prywatnie, owszem, i są bardzo fajnymi ludźmi, lubię spędzać z nim czas, normalnie rozmawiać, natomiast też z doświadczenia, widząc, jak oni się wypowiadają na przykład w telewizji, czy jak idą do śniadaniówki, czy jak mówią wywiad, to nie jest tak, że są dwiema różnymi, odrębnymi postaciami. Po prostu jak widzisz kamerę, chcesz wypaść bardziej profesjonalnie, bardziej poważnie, tak żeby cię poważnie traktowano, jak jesteś na luzie z chłopakami przy, nie wiem, piwku, winku, przy jedzeniu, czy jak rozmawiasz z kumplem przy stole, no to wiadomo, że i słownictwo jest inne, i zachowanie jest inne, i gestykulacja, i tembr głosu, i wszystko to składa się na taką całość, że odbierasz tego człowieka zupełnie inaczej w życiu prywatnym niż w życiu zawodowym. Więc ja życzę, żeby wam się ten format naprawdę sprawdził. Ja was znam prywatnie, tak jak powiedziałeś, ciebie, Karola Kłosa i zawsze był gdzieś tam, uważam, między nami flow i potrafiliśmy fajnie sobie pogadać. Chciałbym zobaczyć resztę tych ekip właśnie, wszystkich Fornali i całą resztę, jak tutaj, wiesz, przychodzą i jest fajna balanga i fajne pogaduchy. No to może jednego mamy już. Logistycznie to będzie na pewno ciężkie do zrobienia, ale raz w miesiącu myślę, że damy radę. Tak jak powiedziałem, minimum 5-6 na miejscu, 2 online. Kropa strzela foty, ale też będzie tutaj z nami... Połączyłeś mikrofon, żeby migawki nie było słychać? Będzie z nami w studio. Paweł, ty kojarzysz podobne formaty w jakichś innych sportach drużynowych? Takie na żywo właśnie z topowymi zawodnikami? Ostatnio podczas mistrzostw, tak? Ale to no nie sportowiec, tylko muzyk organizował domówkę, Kłebo, i zapraszał różnych ludzi. Ja, poczekaj, zanim się odpowiem jeszcze, chciałem się zapytać, czy właśnie tacy rajdowcy też się spotykają prywatnie, na przykład na jakieś święto? Tak, nie, tak, jest to jasne. Zamknięte, hermetyczne, że każdy swoje odchodzi. Nie, to nie jest tak, no słuchajcie, no tak jak zawodnicy, nie wiem, piłkarscy z dwóch przeciwnych drużyn grają przeciwko sobie na boisku, a potem zbijają ze sobą piątkę i idą wieczorem na browara, to tak samo wygląda to środowisko. No my możemy pogadać na treningu i na meczu nawet, a oni są zamknięci zazwyczaj tylko ze swoim pilotem, jeżeli mówimy o rajdach, albo są sami w ogóle ze sobą i z zespołem na słuchawce, tak, więc to chyba łakną tego kontaktu, tak, ja tak sobie to wyobrażam. Na Dakarze na przykład zdarzało się przecież tak, że zawodnik z
przeciwnej drużyny. Wiesz, tak musisz czasami ratować życie komuś, no to nie możesz być, że jedziesz dokładnie i zostawiasz. I zatrzymywał się i pomagał, nie? Wyciągał albo z piachu, albo pożyczał oponę. To... Oczywiście są tacy, którzy, wiesz, nawet z twojej ekipy, kierowca drugi, nie? Widzicie, że masz gumę, ale przejedzie po prostu, żeby zyskać sekundy. No taki jest sport, każdemu zależy, żeby wygrać. Wy wiecie to najlepiej, nie? Natomiast w momencie, kiedy pojawia się rzeczywiście sytuacja krytyczna, albo ty widzisz, że zaoszczędziłeś czas, a twój kolega, czy nawet rywal jest w poważnych tarapatach, to się wielokrotnie na Dakarze zdarzało tak, że się po prostu pomagało, nie? Kropas, ty kojarzysz takie formaty. Mówiłeś mi chyba o podcaście u Barbera, tak? To ty mi mówiłeś, że LeBron i no, Kropas to widać, że był u Barbera. Państwo tego nie widzą, ale grzywę ma prosto po fryzjerze. Ale chyba nie u tego samego, co LeBron. Był jakiś taki podcast, tak? Co się dzieje? Przepraszam, on był od Groomera, pomyliło mi się. Siedzą sobie chłopaki i każdy opowiada najlepsze historie z parkietów koszykarskich i to warto oglądać i się inspirować nimi. I ilu ich tam siedzi w tym formacie? Pięciu co najmniej. Pięciu co najmniej. I przebijemy. Czyli to tacy pokroju LeBrona, no to już no, grubo. To już naprawdę grubo. To już grubo. Będę musiał sobie odpalić, zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj nikt nas nie przystrzyże, raczej nie podgoli wąsa, ale mogą się dziać. Możemy wyjść gdzieś i wiesz, nagrywać, chociaż ja też do Barbera to się nie nadaje. Ale właśnie tam w tym barberowym, nazwijmy to podcaście, jaka tam była koncepcja? Oni opowiadali właśnie o meczach ligowych, była taka luźna gadka, czy to były jakieś tam przygotowane, nie wiem, wydawało mi się, że każdy opowiadał to, na co miał ochotę, więc idealnie by się sprawdziło u nas też. Czy właśnie mniej koszykówki trochę niż by się to mogło wydawać? Raczej te ciekawe historie, których normalnie się nie usłyszy, a tym bardziej nie przeczyta o nich. Te historie, których właśnie nie komentatorzy nie mogą powiedzieć. Ale to od was zależy właśnie, czy pociągniecie ich odpowiednio za języki, nie? Bo to tutaj niektórych nie trzeba będzie ciągnąć za języki, jestem o tym przekonany. No sam jestem ciekaw, jak to wypali. Pisaliście w komentarzach po poprzednim odcinku, że kiedy będzie, czy będzie w ogóle jakiś format siatkarski, czy tylko idziemy tak naokoło tej siatkówki, że do niej nie dojdziemy. Także wydaje mi się, że to jest to petarda, program na żywo siatkarski z 8 siatkarzami. Ja się nie mogę doczekać. Słuchajcie. Kończymy. To tyle, no bo ty masz daleko do domu, więc nie chcę ci też przetrzymywać. Ja mówię, ja mieszkam na końcu świata, ale ty na drugim, naprawdę. Jak będziemy, mamy do siebie daleko. Jak będziemy nagrywać z gośćmi, będzie dłużej. Dajcie nam znać w komentarzach, czy wam się podobało. Jak będzie dłużej? Będzie. Czy te nazwiska były dobre? Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobało. To był wstępniak. Czy wam się podobało? Piszcie wszystkie sugestie a propos gości, tematów do tych dwóch formatów pod tym filmem. Dajcie, ty jesteś youtuberem, dajcie suba. Suba. Dajcie suba, dajcie łapkę w górę. Kliknijcie ten dzwoneczek, to będziecie informowani wtedy o kolejnych odcinkach. My też będziemy, mam nadzieję, na swoich Instagramach pisać i zapowiadać kolejne odcinki, żebyście wiedzieli, kto i kiedy będzie. To wszystko? Będzie się na bieżąco, tak. Przeczytać musiał. Dobrze, Łukasz mnie tutaj przed programem... Napiszcie mu w komentarzach, żeby nie miał następnym razem tableta ze sobą. Skrytykował, że mam tableta, ale... Przyjdzie z laptopem. I że dużo czytam, więc przeczytam specjalnie dla niego na koniec, że poznaliście już naszą całą ekipę. On sobie musi nasze nazwiska przypominać, wiesz. Ciebie to... Andrzeju, bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że razem dla Państwa będziemy ten format realizować. Profesjonalista. Koniec z intrami, zaczynamy prawdziwą zabawę. Do następnego odcinka. Dziękuję za dziś. Dzięki Łukasz. Ahoj. Dziękuję bardzo. Pyza. Dzięki Kropas. Dzięki. Z Wami widzimy się po szklanie i na rusztowanie. Za tydzień. Cześć.